Siema, witam. Wczoraj sobie skończyłem fabułkę. Zacząłem powoli endgame. Trochę późno, ale jakoś bardzo mi się trochę nie śpieszyło. Tym poe. Także powoli sobie leciałem. No i co? Wbiłem 74 level. Build, jakim grałem, to jest Archmage Ball Lightning. Coś takiego. Kurde, wydaje mi się, że ten build jest całkiem mocny. Z tego powodu, że już nawet na fabule miałem dosyć dobry damage, mając totalnie losowe itemy. Także tu już sobie pokupowałem jakieś wandy, rękawiczki, buty, klatę. Pidlinka mam. Ale jeszcze muszę wymienić ringi, naszyjnik, pasek. Hełm muszę wymienić. No i muszę pododawać kolejne gemy, nie? Kilka dodatkowych skilli. Na razie mam tylko Heralda of Thunder, Flame Dasha. No i nie wiem po co tego Lightning Golema, który mi jest totalnie niepotrzebny. No i co? Może pokażę, jak wygląda ten mój buildik, którym grałem. Wezmę sobie jakoś, nie wiem, tę trójkę. Tu mamy ciekawego. Blind on hit. Dobra, chyba może być. Zobaczymy. Odpalimy sobie tą mapkę. I zobaczymy. Pokażę wam, jak ten buildik wygląda. Mniej więcej. Więc tak, biegam sobie. No i rzucam sobie te ball lightningi. Gra się tym całkiem przyjemnie. Jak mówię, damage też jest całkiem spoko. Nawet na fabule nie miałem problemu z żadnymi bossami, mając tak na dobrą sprawę randomowe itemy. Bo przez całą fabułę to chyba dwa razy tylko zmieniałem wandy, bronie. I mimo to szło dosyć łatwo, nie? Także ten ball lightning jest chyba w miarę dobry, przynajmniej na początku. Nie wiem, jak później będzie ze skalowaniem tego. No i z jakimiś tam bossami atlasowymi, nie? Ale póki co idzie to całkiem łatwo. Dobra, i tutaj na tyle. Aha, i tu mamy mechanikę ligową. Tego jeszcze nie miałem, pierwszy raz to mam. Co by się dzieje? Halo? Nie wiem, o co chodzi. Co mam tu zrobić? Mam tu kopać? Ej, dobra, nie rozumiem tego, nie? Nie wiem. 0 na 163. Chyba zjebałem już. Nie mam pojęcia. Myślałem, że jakieś mobki się zespawniały albo coś. A tutaj no nic. Dobra, idziemy dalej. Tylko no problem jest taki, że czasem dostaję dosyć duży damage. To jest arena, to już jest boss. Kurde, nie mam portal sprawy żadnych. Ale unlucky. Mapka, no i mamy bossika. No i ten bossik też schodzi dosyć szybko. Tylko że no wywaliłem się niestety. Wezmę sobie przy okazji z portal scrolla. Aha, nie mam. No to nieźle. No, i bossik gotowy, mapka poleciała. Jakieś dziadostwa. Także tyle. No i na dobrą sprawę to co? Teraz zostaje progresja Atlasu. Kilka mapek, 12 mapek mam zrobionych. Tutaj mamy drzewko atlasowe. Jak chcę, to będę szedł. Prawdopodobnie tutaj sobie wyłączyłem kontrakty. Tu sobie wyłączyłem Blighta. Delirium zostawiłem, Ultimatum zostawiłem i te altary chyba też wyłączę. I tak, teraz chciałbym pójść po Harbingery. Później przejdę sobie tutaj górą i wyłączę kolejne mechaniki. Czyli tak, Breach'e może zostawię. Abyss też. Wyłączę ekspedycję, wyłączę... Jak to się nazywało? Kurde, zapomniałem. No ale tą mechanikę.
No i wyłączę legiony. Że trzy mechaniki stąd będę chciał wyłączyć. No i później prawdopodobnie pójdę tak. Pójdę pod Delva. Ten build prawdopodobnie nie jest jakiś najlepszy pod Delva, ale ja lubię robić Delva. I przeważnie mój pierwszy Divine albo Exalt kiedyś, to zdobywałem właśnie z Delva. Więc tak, tutaj mamy jakieś Delva, tu jest jakiś Delv, tu jest Delv. No i oprócz tego, oprócz Delva jeszcze Harbringery też będę szedł. Tylko tych Harbringerów to jest chyba mało, co? Tu mi w ogóle nic nie podświetla. Harbinger, okej. Harbinger. No, czyli mamy tutaj, 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 tu jest coś. Chociaż te skraby to chyba nie. No i później no to w zasadzie nie wiem co dalej. Tu się jeszcze zobaczy, no bo tu mam jeszcze dużo leveli do wybicia. No ale mniej więcej tak to będzie wyglądało. No tak jak mówiłem, jeszcze kilka itemów muszę wymienić. A wbić level, no bo level mam dopiero 74, prawie 75. Więc w drzewku pasywek też mam jeszcze trochę punktów do rozdania. Też trochę mi zboostuje build. Mam dwa, no prawie 3000 HP, 850 shielda. Więc no. Tylko nie wiem, czemu ja dostaję aż taki damage, no bo resy mam praktycznie skapowane. No trochę chaos resów by się przydało, tak żeby przynajmniej być na zero z tymi chaos resami. Żeby aż tyle nie dostawać od tego chaos damage'u. To na pewno będę musiał zmienić. No ale oprócz tego, no to nie wiem co jeszcze. No, na pewno itemki lepsze, nie? Bo to są takie itemki. Na pewno 6 linka będę chciał zrobić. Ogarnąć. Pytanie, ile kosztuje taki 6 link? No i taka zbrojka, 6 link, kosztuje z 1,5 divina. Jeden divine corrupted. A czekajcie, bo ten. O. Jeden divine corrupted. 1,5 divina już zwykła. I dwa divine też zwykła. Więc no, póki co mnie nie stać. Bardziej, że nie do końca wiem ile po ile teraz stoi jeden divine. I want divine, I have to. A, tylko pytanie, czy ktoś tu jeszcze traduje? Core jest ten in-game market, nie? Exchange. No ale jeden divine to 115 chaosów, powiedzmy. Coś koło tego. Także póki co mi jeszcze... No nie stać na taką zbrojkę. No i co? Tyle. Idę dalej progresować Atlasik. Delva robić.